Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek, jak zawsze i wszędzie. Słuchajcie, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Rise of the Tomb Raider. Słuchajcie, poza odcinkiem przeszedłem sobie obadać sytuację tutaj. Tu znalazłem tą monety, co tu były, ale do tego nie doszedłem. Próbowałem dwa razy, też nie doszedłem i nie znalazłem jeszcze jednej flagi, więc to zostało jeszcze przed nami, ale z tego co widzę jeszcze parę rzeczy również jest przed nami. A my aktualnie, poczekajcie, a kliknę sobie tu misji wyzwania. I jak my wyglądamy, jeżeli chodzi... Przejmij flagę, właśnie. Jedną flagę jest do zrobienia i... Jedna flaga i ta... jedna flaga i ta Baba Jaga, to spoko. Dobra. Ja wciąż tutaj stawiam na eksplorację, zwiedzamy sobie tą dolinę. Bo ostatnio żeśmy tak dużo nie pozwiedzali. W końcu co do czego? Co z tą jaskinią jest? Czy żeśmy ją zobaczyli, czy nie? Aha, ona była w końcu tam na dole, dobra. Czyli ona jest jakby musiał zejść o krok niżej. Dobra, ja bym chciał się kierować właśnie teraz w tę stronę. Poproszę. Oczywiście nie idziemy za główną fabułą, tylko skupiamy się pierw na pobocznych, ciekawych, innych rzeczach, które również wypadałoby zwiedzić. Nie będę rozmawiał z ludźmi, z którymi wcześniej rozmawiałem, dlatego nie wprowadzam się z nimi w dyskusję. O, dokumencik. Dziewczęta i chłopcy, drwiliście z nauki pisania, mówiąc, że nie ma nic wspólnego z polowaniem. Oto jednak wasza pierwsza lekcja. Wszystko jest połączone, a ja nigdy się nie mylę. Zwracam się do was, pilni uczniowie, którzy dostrzegliście, jak głupi był ten upór i potraficie to przeczytać. Oto wasze pierwsze zadanie. Wytropcie i upolujcie jedno z tych małych stworzeń żyjących w dolinie, a następnie przynieście mi jego skórę. Zające można spotkać wszędzie, w nocy i za dnia. W dolinie żyją małe zające szaraki, a w górach białe zające polarne. Wiewiórki żerują na drzewach, a w czasie deszczu chowają się w swoich kryjówkach. Jeśli chcecie tropić szczury, znajdziecie je w ruinach i wszędzie tam, gdzie jeszcze leżą ciała. Proszę jednak, byście nie przynosili mi szczurów. No normalnie, nauczycielka z tej pani, nie? No to dobrze. Czemu on tu przycinać? A przetnijmy. Dajcie wszystkie złapane w sidła króliki. Króliki? O nie. To niedobrze, biedny królik. Tam mamy jaskinie. Ale... Jopa! Co mamy? Dokumencik. Oto wasze zadanie na dzisiaj. Przynieście mi zwierzę z piórami. Ptaki latają nad naszą doliną głównie za dnia, a z zapadnięciem zmroku kryją się w swoich gniazdach. W oddali widzieliście mewy i inne gatunki. Te powszechnie występujące wystarczą, by zaliczyć dzisiejszą lekcję. Ale świadczyć będą również o braku ambicji. Uczniowie, którzy chcą mojego uznania, winni udać się nocą w góry. Myszołów zrobi na mnie wrażenie. Zanim zapytacie, kury z okolic naszych osad przybyły tu wraz z naszymi przodkami. Przyniesienie oswojonego ptaka z maminego podwórka nie zaliczy zadania. Kurde, jak taka mentorka trochę, nie? To tak, to ta, a to? To się obraca? Wow. O, to cichej, co? A to, że my takie rzeczy... O. Czytania mamy, dobra. Nie, no to byłoby niemożliwe, żebym mógł tak daleko wskoczyć. No dobra. Co do czego przyjrzyjmy się tutaj, właśnie widziałam, tam był relikt. Znaczy nie relikt, tylko... coś, co byśmy mogli poczytać, o. Tak to nazwijmy. Wyznawcy proroka uciekli na wschód. Podróż była... Trudna. Trudna. Dobra, pierwszy zobaczmy. Aha, to tu. Okej. Mogę to sam też podczepić?
Nie. Ale co, jakby tu królik jakiś... A nie, czekajcie. A jest tu faktycznie królik. No ale po co za... Trochę bez sensu, bo to zwykłe króliczki są, więc... Z drugiej strony, na co to komu? Oj, tu będzie zestaw survivalowy, coś czuję. Albo i nie. A wiecie, myślałem, że wiecie, takie chaszcze i tak dalej, że coś tu się znajdzie, a tu... Nic? Okej, tędy będziemy zjeżdżać, mam rozumieć. A tu mamy coś? Też nic. Łyyy. Ops, Nilaro, tu do góry. Tu coś będzie. Nic. Jeny, ja tak się spodziewam, tu tyle nowości, tyle jakichś rzeczy, a tu nic nie ma. To jest straszne. Jezu, jakie to jest rozległe wszystko w ogóle. Okej, tu się kończy. Okej, a to jest, mam rozumieć, pod nami. Wow, a to co? O jeny. 8 razy, ale wymagania oni mają. Oh my god. No dobra. Takie wymaganie. Z jednej strony chyba mogę zjechać, czy nie? Wow. To jest jakoś pod... Pod wodą? Brak aparatu. Czyli my tam nie zejdziemy, bo nie mamy aparatu oddechowego. Być, bo... Wejście do kry... Czemu się tu... Czemu to mi się odznaczyło? Znaczy... Nie, nieważne. Ja mam zrozumieć, to przysłowie wejście do krypty. To gdzieś u góry? Jaskinią nic nie zrobię, to my już wiemy. Faktycznie jest ten. To jest jaskinia w pobliżu. Znaczy jaskinia. A jest faktycznie. Ciekawe to jest, dobra. Patrzę, czy to się błyszczy, czy będzie można wziąć, ale... Jezu, dzwon. Lara, pamiętasz to?
Tyle magazynku, to ja na żadnego misia, żebym jeszcze nie wyładował. A właśnie, gdybym miał granaty. Dobra. Lecimy do tego grobowca. Okej, okay, tak też żyli. Przecież mogłem następnej trujący, tak nie? Grzybki. Dobra, to też możemy wziąć. Z kamieniami. Okej. Okay. No i co? No i to trzeba wyważyć. I okay, raz, dwa i trzy. Tam też nie przejdziemy. Dobra. Na to wyjdzie, że musimy iść z misją do przodu, bo musimy mieć ten aparat. No jestem przy tej przecież, przy tym grobowcu. Kurczę. Czyli i do jaskini, i do grobowca potrzebujemy. O. Coś mogę z tym zrobić? Nie. Ale coś mi to nie daje spokoju, wiecie? No bo tu jest ten skok. O te krzaki Lara ma się złapać? Ma o co? Jak ona ma ten dojść? Zagadka. Wow. No, hop, Sailora. I hop. Ale czemu to się podświetla? Coś wy, to się tam... Dobra, nie wiem, może coś tu jest potrzebne, żeby iść dalej. Dobra. A... Żeśmy tam nie byli już? O mój ty Boże. Nie no, my potrzebujemy ten aparat, żeby cokolwiek coś tam zdziałać. Nie, bo to jest...
To kółeczko to jest po prostu miejsce, gdzie zaczęliśmy misję, jakby, nie? Tu, do krypty nie wejdziemy, do jaskini nie wejdziemy, do grobowca nie wejdziemy. A tu jest gdzieś tam u góry. Jacob mówił, że przyjdą. Nigdy nie pozbieraliśmy się po Sowietach. A teraz to. Jeśli chcesz pomóc, zejdź do dolnej wioski. Pewnie, co mam robić. To nie wystarczy. Musimy sobie jakoś poradzić. Musi być więcej. Wyślij kogoś na poszukiwania. Kogo niby? Wszyscy idą do dolnej wioski, aby przygotować się. Mówię ci, póki co musimy improwizować. Miło cię widzieć. Wiemy, co robić. Czekaliśmy na tę chwilę. Ja w końcu nie pamiętam, czy my żeśmy to ogarnęli, żeśmy tam weszli jakoś, czy co? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy ku misji, bo ja sam nie wiem, co mam robić. Bo po prostu, obojętnie co ja zrobię i tak dalej, to i tak jest... Gdzie mogli tu wejść? No jest wejście, dobra. Okej. Zjedźmy teraz ten teren mapy. Laro, przepraszam, jeśli Sofia była niezbyt serdeczna. Rozumiem. Cieszę się, że byłeś tam, żeby za mnie poświadczyć. Od dziesiątek lat walczymy z obcymi. Trudno zerwać z nawykami. Mogłabyś pomóc w przygotowaniach. Odrobiną pracy możesz zyskać zaufanie ludzi. Zobaczę, co da się zrobić. Tam jest u góry. Hop, hop, hop. O! Weźmy tu. O, tyk. Okej. Element pistoletu ciężkiego. O. Nie. Patrz, tu jeszcze mam. Tu jest ta jaskinia. Tak, tak. Znowu? Się jakaś amunicja przydała. Ja bym poszedł do tej jaskini, ale... Ale jak pójdę do tej jaskini, to jestem z tym myśkiem, będę bił i bił.
Ale z drugiej strony... Tu mamy jakieś też przejście. No i na co mnie to było? Nie, 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 co coś jest? A, widzicie. Więc po coś jest to wejście do góry. Skórę dostaliśmy. A, to nasz. Tylko nie mów mi, że jakieś egzotyczne zwierzę jest teraz jeszcze. Tu. Wydaje się na miejscu, czy co? Okej, tu nic. A tu? Muszę pochwalić was za postępy, dzieci. O, zaczynam już wierzyć, że niektórzy z was zostaną kiedyś w miarę sprawnymi myśliwymi. Teraz jednak nadszedł moment, w którym odsiejemy ziarno od plew. Dzisiaj, jeszcze za dnia, będziemy tropić jelenie. Mięso, skóra, poroże, a nawet kości tych zwierząt zapewniają nam przetrwanie. Szanujcie jelenie, gdyż są one Bogu równie bliskie jak my. Szukajcie ich, wypatrując legowisk z udeptaną trawą lub w pobliżu krzewów owocowych, które zapewniają im pożywienie. Mierzcie celnie i nie pozwólcie, by zwierzę choćby przez moment czuło strach lub ból. O. Pamiętajcie, będę was oceniać, a ci z was, którzy przyniosą mi samce, zostaną wyróżnieni. Aha. Nikogo nie było. Boże, ta lokacja jest taka duża, że ja nie wiem za co i co ja mam się wziąć. To wie, za co się tu brać w pierwszej kolejności. Schodź, Lara. Bierzmy wszystko, co możemy wziąć. No właśnie, coś tam miałam zrobić. O, dokumencik. Nie, mapa! O! Okej, super. To jest sojusznik? Nie. Ty tam! Może pomożesz nam z tymi maszynami? Co mogę zrobić? Najeźdźcy mają nowe narzędzie do walki z nami. Małe helikoptery sterowane przez maszynę. Nazywają je dronami. No. Nie otwierają ognia, ale mają w środku coś, co wygląda na kamerę. No to ma kamerę. Tworzą mapę doliny, a my tracimy przewagę. Udało mi się kilka zestrzelić, ale przypuszczam, że z twoją bronią będziesz miała więcej szczęścia. Pomożesz nam? No mogę. Spróbuję zniszczyć kilka. Im więcej, tym lepiej. Wróć do mnie, gdy je zniszczysz. A to będziemy słyszeć, jak go dohałasować.
Coś tu mnie hałasuje. Co? Dziękuję. A. Dobra, patrzmy co tu jest. Wszędzie, wiecie, staram się rozglądać, brać wszystko, co można. Plecak! Dobrze widziałam plecak? Nie, to jest... jakiś tam niedobitek. Źle jakaś tekstura wgrana, no dobra. I hopa! Co tu robi? Może nie chcę wiedzieć, co on tu robi. Wow. Jeszcze raz, Lara. To nie tak miało być. Laro, spróbuj jeszcze raz. A po co ty byś miała tu wejść? A, o to chodziło, że tu miałam tylko do co zszyć. Dobra. Spoko. To też jest do eksplorowania. Strasznie mi zimno. Dobra, nie, Lara, wychodzimy. Halo! Oj, ta Lara, to ja wam powiem. Myślałem, że jakieś pieniążki będą. A tu nic. No, pytanie za 100 punktów. A po co mnie to? Wejść do środka, to ja wiem. A to? To się przesunie do mnie. No, rozumiem. Wow. No, to miało jakiś tam logiczny sens. Nie wiem, po co to miałoby być, ale okej. Planujesz zniszczyć ich więcej? Wciąż nad tym pracuję, ale zrobię to. Spokojnie, dam radę. Dokumencik. Nadszedł dzień, którego się obawiałam. Nie możemy dłużej udawać, że tak nie jest. Śmigłowce, które widzieliśmy wczoraj o zachodzie słońca, to kolejny najazd na nasze ziemię. Dorastaliśmy w cieniu zmagań naszych rodziców, a teraz wszystko wskazuje na to, że sami będziemy musieli podjąć walkę. Musimy wypełnić nasz święty obowiązek. Musimy chronić źródło Bożej łaski na ziemi. Otóż to. To im się mogę zgodzić. Pamiętam, że chyba w Tomb Raiderze 2013 był achievement za... Długo nie cierpią.
dalej nie mam granatów. Nie wiecie, jak mi się to nawet nie podoba. No bo granatnik to jest, że tak powiem, fajna sprawa. Co to tam tak pracuje? Kurde. Dobra, przy okazji pójdźmy do tej pani. Gdzieś tam jest właśnie. Nie mogę! Ja to będę zabijał wtedy. Chyba zniszczyłam je wszystkie. Mhm. Rzeczy samej. Mogą wysłać więcej, ale przynajmniej utrudniliśmy im zadanie. Jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc. A, nie ma sprawy. Starożytny łuk rogowy. Alternatywne bronie. W każdej karierze są dostępne liczne bronie. Każda broń ma wady i zaleta, także posłyszałem wygląd. Nawet niektóre mają nie tylko ulepszenia. Spoko, to my wiemy. Te nas pouczają, co i jak, jakbyśmy kurde pierwszy raz grali w Tomb Raidera, nie? Dobra. W takim razie... A tu jest jaskinia, którą żeśmy zwiedzili, to nie ma się co cofać. Dobra, to idziemy tu. I mam nadzieję, że ten grobowiec, który będziemy mieli teraz przed sobą, on nadam lepsze priorytety. A, czekajcie, to było wejście bez sensu. A, to było z tych wejść bez sensu, dobra. No to słabo, żeśmy teraz zrobili. Lara, możesz zejść? Trójca wkrótce tu będzie. Co mi krzyczysz? Tędy, ale nam się nie śpieszymy, tędy nie idziemy, czy... Kiedy zostaniemy granatniki, te rzeczy? A my tu byli. Lepiej z pułapce jestem, bo nie wiem co robić. No, sio. Czyli co, musimy, tak jak żeśmy przyszli, tak musimy... Dobra, to tak zrobimy, pójdziemy tą drugą stroną i może się uda, tu jest z tego. Odwiedziłaś już niższą wieżę? Zostawiłam materiały przy drugiej wieży. Widzę, że naprawiliście tę. Zgadza się, dzięki tobie. To da nam przewagę w walce z najeźdźcami.
Potrzebujemy jej jak najwięcej. Wejdź na wieżę. Będziesz miała lepszy widok na dolinę. Kurtka weterana, okej. O, tu jest sen do strzelenia, okej. Miło cię widzieć. Mam nadzieję, że umiesz posługiwać się tym łukiem. Jakim łukiem? Czegokolwiek szukasz, możemy pogadać po bitwie. Sowieci porzucili to miejsce w pośpiechu, zostawiając swoje rzeczy po całej dolinie. Użyj ich dobrze. O! Co ty strzelasz? A to ci niespodzianka. Oh my god. Nie mam tych. Wow! Wiedziałam, że tak się stanie. Ale skąd ja mam wziąć granaty? Lero, porozmawiamy. Tu jestem. Słucham. Co mogę zrobić? Potrzebujemy pożywienia i schronienia dla tych, którzy nie są zdolni do walki. Chcemy przygotować żywność z suszonej dziczyzny i grzybów. To smakuje lepiej niż brzmi. Jednak nie dam rady zebrać wystarczająco. No ja mam dla ciebie składniki. Jeśli znajdziesz i upolujesz dzika i przyniesiesz resztę składników, może uda mi się wszystkich wyżywić, przynajmniej przez kolejny dzień. Oczywiście. Będę tu czekać. Dziękuję. A dziczyzna to nie? Dzika? A skąd ja i na tej... A tu są dziki. Ha, dobra. To z tym dzikiem to nie. Czy się okej, ale nie. Ja chcę dotrzeć do tego grobowca jeszcze w dzisiejszym odcinku. Tam. Może on mi da, wiecie, to oddychanie lepsze. No i w końcu będę mógł zrobić misję, a tak to... Znaczy, misję. To nie jest główna misja, ale chodzi mi o to, że bym chciał odkryć już ten grobowiec, tak? A to co? Tu jest to ten misiek. Nie, do tego też potrzebujemy granatu, więc widzicie. Nie, jak nie ma tego, to nie mam i tego. No, taka dupa. Nie wiem, może w tamtym grobowcu uda mi się coś znaleźć. No bo tak, to zabijanie tego niedźwiedzia... Należy do jakichś trudnych, tak? Ale... Wszyscy wiemy, kurde, o co chodzi. Dobra, i żeby tam dotrzeć... Wiemy, jak tam dotrzeć, tylko patrzymy granatników. Okej. Teraz co? Idziemy... Tędy. I hop. Dobra. I hopa! Łap się, dobra. A, i tu się idziemy bujać. Spoko. A jej. I opala. Hop. Super. Larok. O! Plecaczek. Jest good. Lubię plecaki, bo tam zawsze mają fajne rzeczy. O! Wow! A to jest ostatnia moja amunicja? No co wy gadacie? Oh my god. Nie, ja potrzebuję amunicji, halo.
A, okej. Okay. Bo nie wiem, gdzie ja teraz jestem. No, to jest jakieś przejście, kochaniu. Ale nie, nic z tego nie zrobię. Dobra, idziemy do góry. Byśmy tu mieli jakieś fajne rzeczy. Wygląda to imponująco. Muszę wam przyznać. Nie, tu musimy iść tędy. Kurde, gdzie to mnie wyprowadzi? O, pieniążki. Patrzę, co oni tu mają. Okej. Ojej, Nylara, ciasno, co? Coś tu musi być. Musi. Oj, musi być Lara. Patrzcie, nawet broni tu nie użyję. No. Niesamowite. Architektura pochodzi sprzed czasów prawosławia. Ale jaja, co? Lara. Czekaj, Laro, może tu coś jest? Musisz, wiesz. Pek, o, widzisz, wejść w interakcję. Wiesz, Lara, musisz trochę poeksplorować też, nie? Tam, wiesz, szybko, szybko, bo jak zrobimy szybko, szybko, to nie musieli się cofać. Co oni tu robili? Nie wiem, ale zobaczmy, co tutaj zostawili. Złota klamra, ozdobna, ale równocześnie wytrzymała i praktyczna. Była pewnie częścią stroju wojskowego. Skąd ty wiesz, że ona jest praktyczna, co? O, mamy nowy obóz, lecznica. Tu coś było. O nie, tu. Laro? Zostawiłem żonę pod opieką lekarzy. Przebieg choroby jest zgodny z naszymi obawami. Jej skóra zmieniła się w łuski, a ona utraciła czucie w kończynach. Mówią, że nie można już nic dla niej zrobić. Można jedynie złagodzić ból i ułatwić jej odejście z tego świata. Trzeba jednak trzymać ją z dala od miasta, z dala ode mnie. Moja żona umrze, a ja już nigdy nie ujrzę jej na tym świecie. Postaram się szybko go opuścić, aby się z nią połączyć. Aha, nieźle wtedy. Ale lekarze leczą ludzi. Greka na czwartym, nice. Dobra. Zobaczmy, co możemy zrobić. Mamy dwa umiejętności, dostępne bronie. Dobra. Umiejętność, awanturnik i mamy jeszcze jedno. Dobra, czyli szermierka i... Pierwszego brakuje nam tego, czyli zaradność w walce. No i pięknie. Punkty mam przydzielone. Broń. Umudek śmierci. Zasadne ulepszenie. I co mamy? Czas wytrzymania i prędkość wyciągnięcia. A my dostaliśmy od niej... to. Koniec słabszy. A z obrażeniami najlepszy jest bloczkowy. I ten, co mamy, oddech śmierci. A tu mamy jeszcze coś. Chodziło mi, żeby obrażenia były jak najmaksowane, nie? A na przykład z obrażeń więcej... Aha, zrobimy wpadający wyrzutnik. Dobra. No nie wiem, dajmy sobie a tu. Może w tu bardziej. Wyjęty magazynek. Może być. Mierzysz pancerz wroga przy udanej kombinacji czasów. Kurde. No dajmy to. Dobra, wymaksujmy na maksa, co tam? Dobra, mam wymaksowane na maksa. Więc
A czekajcie, nie! W ekwipunku nie boczyłeś sobie amunicja? Amunicja. Ciche strzały. Usażenie. Gdy się okaże, że ja niepotrzebnie, to tam... Nieważne. Dobra. Wrócimy ku przygodzie. Dom przeklętek, opcjonalny grobowiec. Tam jest dźwignia. Może uda mi się ją pociągnąć przy użyciu strzały z liną. Poczekaj, Lara, ja pierw muszę obczaić lokalizację. To jest na pewno po coś. To pewnie da się przyciągać, dobra. Dalej patrzymy, co tu jeszcze mamy za rzeczy różne. Aha, to wypadałoby podnieść, dobra, rozumiem. Tu mamy znowu jakąś zestawioną rzecz. Złoty naszyjnik. U, ładny. Wyjątkowo misterna robota. Rzemieślnik, który go wykonał, dorównuje kunsztem mistrzom z cesarstwa. O kurde. To dobry musiał wtedy być. Aha. Okay, czy trzeba będzie coś z tym zrobić? Kurde. To jest to, że tu trzeba, kurde, pomyśleć, skupić się. Trzeba, żebym wziął... Grzybki to są. Ale chciałem, trzeba widzieć jakiś monolit? Grobowców? Ja mówię, coś mi tu nie pasowało. O, coś się tam świeci. Teraz będzie to moje, tylko moje. Dobra, coś... Gdzieś mogę tu wejść, tu mogę wejść. Zobaczmy, o co tu chodzi. Fascynujące. Idealnie zachowane. Czy ja bym dobrze zrozumiał? No bo to ma linę i to też miało linę. Czyżby jakbyśmy to przeciągnęli? Chodzi mi, że siła byłaby naciągnięta bardziej. I wiecie, że byłoby to bardziej obciążone dodatkowo. Było to do niczego innego? Ciekawe. A, ja więcej tego nie pociągnę. No to już się komplikuje, bo to jest tu. A, nie, dobra. Dobra, spróbujmy. Mam myka. Zobaczymy, czy to tak ujdzie. Nie, Lara! Zejdź! Kurwa, Lara! Uważaj! Lara! To jest czasówka, ty musisz się kurwa mać skupić. Musimy szybko to połączyć z tym. Wiesz, jak tak Lara będziesz robić, to ty się do niczego już nie przydasz. I nie, że... Wtedy, jak to będzie oburzone? O coś takiego? O właśnie, o to mi chodziło. Chyba tak powinniśmy zrobić, zaraz zobaczymy. Lara, jesteś super. Bo zobaczcie, teraz to się nie rusza i ja mogę spokojnie tu przeskoczyć. I hop, no, łap się, Lara. Znowu czasówka czy coś. Co mi to da, jak to podniosę? No. Co mi to da, jak to podniosę? A. Nic mi to nie da. Oho. A nie, czekajcie, to się podniosło, ale... Hmm.
Kurde, teraz co tu dalej? To jakby... Czekajcie, no pierwszą sekwencję mamy wszystko ok. No tu jest od tych ptaków, no ale... Czyżby byśmy musieli znowu drugi raz? Czekajcie, chyba czuję, o co chodzi. Chyba coś nie tego. O, zobaczcie, bo to spadło. I to trzeba byłoby połączyć to z tym. No, co ty robisz? Nara! To chodziło. Dobra, powtórzmy to. A ja nie mogę. Aha, nie mogę, bo to jest zakryte. Dobra, okej. Okay. Tu. To mogę zostać już na dole. Miau! Powinno wytrzymać. Muszę wejść na górę. O. Chyba jesteśmy normalnie lepsi w tą grę niż lepsi. I teraz hop. Hop. O. Teraz będzie miało to sens, bo my zrobimy hop. I hop. Kurde, ale jestem z siebie dumny teraz. Ja. Hop. Tu nic nie skrzczenie, to będę z siebie bardziej dumny. Nie, bo już jesteśmy przy tym. Nie. Wskakuj. Właśnie, to był jakiś dokumencik. Paraliżuje nas izolacja. Zabraliśmy z sobą całą wiedzę medyczną cesarstwa. Doświadczenia tysiącleci, dzięki którym wiemy, jak wyleczyć każdą dolegliwość. Jednak tutaj, na skraju świata, brak jednej zwykłej rośliny sprawia, że jesteśmy bezradni. Niewiele mogę zrobić dla zarażonych. Wiem, co należałoby zrobić, ale nie mogę im pomóc, bo odcięliśmy się od świata. Ci ludzie, podobnie jak wielu kolejnych, umrą niepotrzebnie. Tylko dlatego, że musimy zachować naszą tajemnicę. Modlę się, by prorok miał rację, twierdząc, iż w końcu okaże się, że warto było. Też mam taką nadzieję, wiesz? Jeszcze o tym, że ja też na to liczę. Dobra. Jesteśmy. O, nowy dokumencik? Nie, a mapa! O tak. Słyszę, że mapa. To mi się już humorek popyla. Dobra. Powiedzcie, że będziemy mieli na ten oddech. Bo w końcu będę mógł, wiecie, poodkrywać tą dolinę. Stara księga. No, to chyba jakiś traktat o powiązaniach pomiędzy ciałem a duchem. Szybkie leczenie. Fy. Słabo, Lara.
Michał. Hop. Nieźle, dobra, wychodzimy z tej układanki. Musimy, kurde, bronię wziąć, bo to jest straszne. Nie, to stąd żeśmy przyszli. I w tej lokacji nic więcej nie ma. Tu jest, nie. Się to do krypty, to my wiemy. Co tu się niby zrobiło? Halo? A no jest więcej znajdziek. Czy ktoś wie może, kiedy my dostaniemy ten? Musiałam może za misję? Też czekajcie, zobaczymy ile oni w ogóle przewidują tu misji. 4. Trzecia i jeszcze czwarta. Jeden mamy grobowiec, drugi jest tu. Trzeci... Naprawdę to gdzieś został zrewidowany? A tu co jest? Aha, że zaczęliśmy pewnie misję. Sidła. Sidło zaraz kończymy. To jeszcze nam trochę zostało. Wejście do krypty, z tego co wiem, to ja muszę mieć to oddychanie lepsze. Co to jest? Nie wiem. Muszę mieć bombki, których nie mam. Dobra, pokręcimy się teraz po tej okolicy, by otrzymać, no wiecie, no jak najwięcej tych. Żebyśmy mieli, kurde, amunicję, bo muszę jakoś walczyć, nie? Termiczna dolina, no zgadza się, wracamy się. Co może zabrać? A mogę, bo przecież ten, wykorzystałem już ten. Tu jest jeszcze. Tu jest ten? Dobrze działam, dobrze działam. Okej. Okej, zejdźmy, Laro. Bo jakbyś kucnęła, to też byś dała radę, tak szczerze mówiąc. Ale dobrze, ty chcesz tak, to niech tak jest. Okej, i mam rozumieć, że my... Z tego albo do tego możemy. Okej. Tu coś jest, dobra, mamy to. Gdzieś jest rzekomo już tuż obok i jest on przed nami. A jest faktycznie. Coś tam. Ale to się... Czasami to się świeci mocno, że gołym okiem my możemy to zauważyć, a czasami to się tak słabo świeci. Trójca wkrótce tu będzie. Dobra, amunicja. I tak jest wciąż Lara za mało. Tam jest. I hop. O nie. Sorry, Lara. O. A tu byśmy mogli też wejść. Czekajcie, pierwszy bierzemy to amunicję, bo amunicją to tu krucho jest. I zaraz sobie zobaczymy, co jest w tamtym miejscu. Trójca spokojnie przybędzie wtedy, kiedy nie ma przybyć. Wiesz, Lara, jak to jest, nie? No. Myślałam, że to się nie będzie kręcić. Tylko pytanko. Trzeba byłoby wejść, ale jak?
Tego to już nikt nie wie, nie wiem jak wejść. W ogóle niby ta dolina jest taka duża, ale z drugiej strony jak się ją tak chodzi, zwiedza, się wcale nie wydaje jakoś być ogromnie duża. Czekajcie, podwyższę trochę tych strzał. Nie, myślałam, że to się świeci. A to się jednak nie świeci. Dobra, zbieramy, słuchajcie, te drzewka, bo na pewno nam się przydadzą łuk, a nie łuk. Na bank jestem tego, wiecie, w 100% pewien. Okej, tu mamy tu. Ale tu mam dokumencik jakiś. Nie ma lepszego mięsa niż mięso dzika. Jest czarne jak ziemia, lecz dużo wartościowsze. Jednak polowanie na te nieszczęsne stworzenia jest, oględnie mówiąc, niewdzięcznym zadaniem. Teraz, gdy jest już widno, wyruszymy w las całą grupą, by wspólnie upolować dzika. Przyczaimy się na stanowiskach łowieckich rozsianych po całej dolinie, skąd będziemy mogli niezauważeni wypatrzyć dzika w gęstych zaroślach. Nie chcielibyście, żeby was zauważył. Na szczęście nie pada. Wierzcie mi, nawet ja nie chciałabym mieć do czynienia z żadną z tych przeklętych półdzikich świń. Mówisz, aż tak groźnie jest z tymi świnkami. No, no. Tu bym podał pójść, bo tam widziałam o... Albo to jest do tego. No to faktycznie. Może twierdzić, że ma tego pełno lara, bo... Bo ma w miarę tego dużo. Się nazwał. Te egzotyczne się nas boją bardziej niż my ich się boimy. Masakra. Ale jak ciężko było. A ile to mi wzięło w ogóle naboi? Ja nie wiem jak my sobie tu poradzimy. Ciężka męka tu będzie. Coś czuję. Chciałem tam iść. Ja się boję iść dalej do przodu z misją, bo nie ma tu żadnych amunicji. Słabe to jest. O, tu się zaświeciło. Tu masz jeszcze areczku. Gdzieś za mną? Jeszcze to na dole chyba jest. Praktycznie mamy tu. Okej. Świnia z monetami gdzieś na środku w ogóle.
Jak idzie polowanie? Nie upolowałam jeszcze wszystkich. A co ty byś chciała? Żebym ja już ci wszystko upolował, tak? Co ty myślisz? A ty będziesz se bawić, kurde, w swoje... Nie wiem, co ty tam masz. Dobra. Okej. Tu nam właśnie się świeci. Tu jest przejście tu. Ale w ogóle powinniśmy się wrócić. Tu mamy jakieś rzeczy do odkrycia. Nie. Dobra. Idziemy ku misji, bo w końcu nic nie zrobimy. Znaczy, ja szczerze mówiąc ja się boję, bo jeżeli tam będzie jakaś ostra walka, to może być bardzo, ale to bardzo słabo, bo... Gdzieś ty tam grobowiec znalazła? Ano w tej dziurze jest. Tak? Tak sobie myślałam właśnie. Najpewniej nadejdą z powietrza. Jacob prowadzi do wiosce, aby przyciągnąć ich uwagę. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć, będą schowane bezpiecznie w katakumbach Akropolu. Pójdę tam, gdy tutaj wszystko będzie gotowe. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać? W walce otwartej nie mamy szans. Uderzą w nas mocno i szybko. Poniesiemy straty. Mają nadzieję pokonać nas na wschodzie. Ale my obrócimy ich za pomoc naszej kości. To będzie długa walka. Jeśli chcemy przeżyć, musimy wykończyć ich powoli, strategicznie. Zadamy im setki ciosów i poczekamy, aż się wykrwawią. Tylko wtedy zwyciężymy. Teraz zapalimy sygnały ogniowe, aby ostrzec innych doliny. Dziś wygramy, przeżywając. Zbierzcie jak najwięcej amunicji i zapasów. Ukryjcie je w jaskiniach i ruinach. Gdy już wypełnicie swoje zadania, zgromadźcie się w górnej wiosce. Zrozumiano? Tak. Cie. Zrozumiano! Dobrze. Teraz idźcie. Cicho, proszę, bycie sobie. Dobra. A tu nie mamy szpotli jakiegoś drutu. Oh my god! No to wychodzi, że nie ma w ogóle co eksplorować, zanim my lokacji nie zrobimy, bo... To jest słabe. Miło cię widzieć. Aha. Ej, gościu, chcesz mi coś powiedzieć? Ty przybyłaś z Jacobem. Co? Przyszłaś tu pieszo? Imponujące. Dzięki. Dobra, niech mi to się nie pokazuje, że jest grobowiec, bo ja wiem, że jest grobowiec. Nowe groby sprawiają wrażenie tępych. Lepsza tempa strzała niż nic. Nie wiadomo, jaki pancerz noszą najeźdźcy. Nie jestem pewien, czy to wystarczy, aby go przebić. Przynajmniej tym razem mamy kilka karabinów. Hej. Mam nadzieję, że umiesz posługiwać się tym łukiem. Czegokolwiek szukasz, możemy pogadać po bitwie. Sowieci porzucili to miejsce w pośpiechu, zostawiając swoje rzeczy po całej dolinie. Użyj ich dobrze. Widziałaś kopalnię przy starym sowieckim kompleksie? Zginęło tam wielu naszych. Mówisz? Słyszeliśmy cię w kopalni. Narobiłaś sporo hałasu. No, trochę. Nasze wieże strażnicze uległy uszkodzeniu podczas deszczów. Mogę ci pomóc? Wiem, że jesteś zajęta. Trójca wkrótce tu będzie. Mamy dużo pracy. Chcę pomóc. Udowodnię, że jestem po waszej stronie. No bo jestem, no. Przepraszam. To dla nas trudne czasy. Widzę, że masz dobre intencje, ale to nie wystarczy, by utrzymać nas przy życiu. Miło cię widzieć. Jacob ci ufa. To wystarczy. Nie martw się o nas. Przygotowywaliśmy się. O.
wielu naszych pracowało dla Sowietów w kopalniach. Nawet gdy wypędziliśmy ich, ci ludzie umarli na dziwną chorobę. Jak co ty długo znaczy na zamierzasz zostać? Oj, tak długo, ile trzeba będzie trzeba. Mamy nowy obóz. Obóz w ruinach. Chociaż go zahaczmy. Fakt, że zjawili się tu ludzie trójcy, że ktoś przez nich cierpi, to moja wina. Trafili tu za mną. Boże, znowu to samo. Efektem moich działań jest ludzkie cierpienie. Nie. Nie, Laro. Nie możesz tak myśleć, bo wpędzisz się tym w szaleństwo. No, prędzej masz czy później rację. Ludzie trójcy i tak znaleźliby to miejsce. A tak mam przynajmniej szansę ich powstrzymać. Mogę dotrzeć do boskiego źródła przed nimi i wykorzystać je, by przynieść światu jakąś korzyść, zamiast kolejnych zgryzot i cierpień. Muszę się tylko skoncentrować. Właśnie, dla Lara. Dla wszystkich, którzy już odeszli. Dla tych, których straciłam. Muszę iść dalej. Musisz. Musisz, Lara, musisz. Nie ma innej drogi. Ogólnie, oni... Laro, przyda mi się pomoc. Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. Poczekajcie. Kurniku, ale w jakim kurniku? Gdzieś tu widać kurnik? Przyniosłeś coś na handel? Coś, co może nam się przydać? Coś lata nad doliną. Musiałaś je widzieć. Jest tam biała wilczyca. Nigdy jej nie widziałam, ale ponoć pojawia się nocą. Żeby oni coś kurde sensownego jeszcze mówili. Dobra, teraz pytanie drugie. Gdzie jest... z tą kurą literaturową. Kurnik. A ktoś widzi tu kurnik? Jak ja mam tą misję zrobić, no to ja muszę mieć, że tak powiem, czarno na białym. Czysto na białym, chciałem mówić. Czarno na białym. Gdzie mam to wrzucać? Wiem, że oni stąd szli, ale co? Nie wiem, Lara. Zostaw tą kurę, kaczkę, czy co to tam było. Poeksplorujmy tutaj. Okay, no. Lara jest taka mądra, a trochę taka głupiutka, muszę wam powiedzieć. Coś będzie na bank. Dobra. No. Okej. Okay. A, tu jest relik. Dobra. Żelazna moneta, odcięta z jednej strony, by stać się prymitywnym, ostrym narzędziem. Może do wyjmowania gwoździ. A może to by tak gwóźdź by wyszedł, no. Dobrze, Lara, kombinujesz. Tu się przejdźmy. Tam mam rozumieć usługi niedostępne. Tu też, dobra. No czaję, czaję. Czaję bazę, ziomeczku. Nie, Lara. O, Lender, jasny.
Tylko skakała i no skakała. Wyznawcy proroka uciekli, ale zostali zaatakowani w Syrii. Ciekawie, Lara. Amunicję zaczepiście. Coraz więcej. Super. Monolit. To jest jakiś znacznik. Pismo jest bizantyjskie, ale nie jestem w stanie tego odczytać. Dobra, czekajcie, żeśmy wszystko zebrali, co było przy okazji już. Wiecie, a tego... A nie, to żeśmy przyszli, nie? Okej, okay, tu byliśmy. Tu mamy ten, skrzynię. Na. I co mamy? Jakieś ulepszenie? Nice, fajne. Odblokowano karabin. Jakoś nie potrzebowałem karabinu, ale... Jak będzie, to i tak dobrze. Okej, okay, tu jest... Wow. Jaskinia, w której będę miał zasoby. Pieniążki. Wyburzamy. Cyk. I mamy to. To jest grobowiec czy jaskinia? Krypta. Chociaż ja jestem już, że tak powiem... O. Co mam teraz zejść? Pamiętaj, że to mogą być jakieś znajdźki, jak? Wow. Bolało, co? Okej, okay, mamy tu... A, nie możemy tego wziąć. I... Patrzę, czy coś tu jest jeszcze do wzięcia, bo... No. I... Jakbyśmy poszli tak o pieszo. Bo też tak o... Tak o pieszo. Nie, myślałam, że coś tu będzie. Jak po prostu byśmy zeszli na dół, to... byśmy widzieli te jakieś tam znajdźki. Widziałam to właśnie. Lekarka. A kreski na 7 potrzebujemy, więc trochę jeszcze musimy... Okej. Okay. Tu jest dokumencik. Droga do Kitierzu była długa i trudna. Piętrzyła się liczba niedołężnych, chorych lub rannych. Aurora była wyznawczynią, która była zaznajomiona z technikami Hipokratesa i wybitnych rzymskich lekarzy. To dzięki niej tak wielu przeżyło podróż do Kitierzu. Wiedza, którą pozostawiła po sobie, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie wyznawców. O kurczę. Kurde, jakie te lokacje są ciekawe. Tu coś jest. Tu teraz o. Masz dwie drogi i zgaduj zgadula, które gdzieś w ogóle nie widać cię na mapie. O ja pikole. Co tam jest, Laro? Element starożytnego łuku.
nie ma. Patrzę, czy są jakieś freski, czy jakieś pieniążki, bo w takich miejscach właśnie lubią być, że tak powiem, pieniążki pozostawione, ale o dziwo, tu nic nie ma. A szkoda. Bo bym se coś tam wziął. Jestem poza mapą, więc ciężko mi powiedzieć, czy coś wziąłem, czy czegoś nie wziąłem. To wszystko? To teraz co? Muszę się wracać. No nic. Czekajcie, bo tędy to muszę przejść tędy. Dobra, wyjdziemy i pójdziemy w stronę tej jaskini. Że w tej jaskini coś będzie... Czy wiecie co? Ja bym poszedł już z główną misją, ale za to, że my nie mamy, że tak powiem, rzeczów, które byśmy mogli się ratować, czy coś, to dla mojego bezpieczeństwa wolałbym, że tak powiem, pójść do tej jaskini, a nóż w tej jaskini będzie, załóżmy, no nie wiem co, coś, co bym mógł się podleczyć, tak? Znaczy podleczyć, bardziej co bym mógł po prostu zamagazynować magazynki, tak? Bo no ja nie widzę tego, żebyśmy poszli tam bez amunicji, tak? Dobra. Dobra, ale zwiedziliśmy sobie miejscówkę, więc spoko. Może tam było tylko, że tak powiem, krypta i nic tam, żadnych magazynków nie było, ani nic, ale jest okej. Ani grzybków, ani tych skałek nie możemy wziąć, dlatego nawet do nich nie podchodzę. Dobra. Zostało nam jedno miejsce w tej mini lokacji, jakby można byłoby to tak nazwać. Sojusznik gdzieś jest. Gdzie? Ale faktycznie widziałem tu jakiegoś człowieka. Ale gdzie on jest? To ty przybyłaś z Jacobem. Mhm. Mam do ciebie prośbę. O, czym tak, mogę to tu pomóc? Jacob, słucham, mówił, że jesteś dobra w poszukiwaniach. No jestem. Po dolinie jest rozsianych pełno starych miejsc, grobowców. Zapewne widziałaś ostrzeżenia, które mają odstraszać dzieci. To nie zabobony. Te miejsca naprawdę są niebezpieczne, ale kryją również relikty z czasów świetności. Mm-hmm. To nie tylko świecidełka, ale również wiedza. Teraz potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. 10 lat temu sama bym poszła, ale teraz przydałyby się nam twoje umiejętności. Czyli co? Wszystkie grobowce musimy odkryć. Zwiadowcy donieśli, że weszłaś już do jednego ze starych grobowców. Podzielisz się odkryciami? Oczywiście. To własność waszego ludu. Nie mamy wiele, ale weź te stare monety. Jeśli złoto ma dla ciebie wartość, mogę dać ci je w zamian za każdą odkrytą tajemnicę. O. Nice. Czyli, bo tu mamy... Jak 9? A skąd ona wzięła 9? Halo, ja wiem, że grobowiec jest w pobliżu i ja wiem konkretnie nawet w którym miejscu, ale... A co z tym dzikiem właśnie? Halo, a co z dzikiem? Gdzie ona w ogóle powinna być, te kury? Się do kurnika, no ale...
oddychaj. Dobra, weźmiemy już przy okazji tą dziczyznę. Okej, tu coś jest, ale tu jest... A, dobra. I ciach. Nie? Znajdź, myślałem, że relikt jakiś jest, ale nie. Tak, tylko że jak ja tam wskoczę, to ja już, tak powiem, nie wrócę. To jest to. Dobra. Idziemy do tej jaskini i ta jaskinia będzie koniec na dzisiaj, widzę, że jest prawie 1,5 godziny. A jak już obiecałem, że zobaczymy tą jaskinię, to zobaczymy ją. Gdy nie będzie niedźwiedź, to w takim bądź razie nie. Tego nie wezmę. Tego nie wezmę. I naprawdę, tu było to wszystko? Po jaki ciort mnie taka jaskinia? Nie, to gdzieś u góry jest. Słabiutko. I tego nie wezmę, a tu? Tu jest coś, co mogą się wspiąć, czy żeby coś by było na dole? Nie, chyba nie. I hop, hop, hop. Okej, dobra. Co mam zrobić? Zapalić to tam. No to dobra. To chodźmy to zapalić. A ja się dalej nie dowiedziałem, że to jest jakiś kurnik. O. Czy żywica sosnowa na pewno będzie się palić? Trzeba było widzieć ostatnią partię. Jak się zapaliła, nie mogliśmy jej ugasić. Nawet jeśli nie, sam smród powinien ich wypędzić. Dobra, to czekajcie. Ciekawy zbieg okoliczności. Przybywasz w tym samym czasie, co nasz wróg. Kończą mi się lotki. Potrzebuję więcej. Nie wiem, gdzie jest kurnik, więc z tymi kurami to nic w tym momencie nie zrobię. Kurde, wiecie co, bo ja się boję, że jak ja tam pójdę, to zaraz będzie jakaś gruba akcja, a ja, że tak powiem, nie chcę teraz żadnych grubych akcji, więc w takim bądź razie my sobie zakończymy dzisiejszy materiał za chwilkę. Dajcie znać, jeżeli wiecie, skąd dostanę ten do oddychania. Ale zanim co do czego, ja pójdę ten do tej pani. Wszyscy. Dobra, idźmy i dać dobre informacje i na tym będziemy, słuchajcie, kończyć. Tu jesteś, okej. Jak idzie polowanie? To wystarczy? Proszę. Tak, tak. Zacznę suszyć mięso, ale... Spoko. Powinno starczyć na razie. Dziękuję jeszcze raz, Laro. Cieszę się, że mogłam pomóc. Okej, strój łowczyni. Super ręce. Wow. No to jednak mogłem tak se wskoczyć, o.
widzicie. Oprócz tego, co było. Dobra. No, będziemy z tym grobowcem pokazywać się non-stop, ale... bo ja do niego po prostu nie dojdę, bo czegoś kompletnie, wiecie, czegoś po prostu nie mam. Ja nie mam jak tam dojść, więc... Cóż. A. Tak, już idę, już. No nie wiem, czy mam się z tobą witać. Dobra. Klop. Karabin, ekwipunek, amunicja, mogę coś tego, o, zatrute strzały, ale mi to nie jest potrzebne i grzybkujące. Co w wyposażeniu? Kołczan podróżny, odkrycznik do amunicji, do karabinu, plecak, czyli dużo cieplomotorów, to może zmienić się przedmiotów, no poje do strzelby, to bym chciał. Duży zasobnik amunicji na karabinek. Okej, okay, cyk i cyk. I w broniach mamy jakiś karabin niby nowy. To jest nowe. Ale zobaczcie, on jest tłumikiem, a ten? Ma tłumik. A nie, bo każdy ma tłumik. Dobra. Dobra. Ja się będę z wami żegnał. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczkę w górę. Mile widziana. I widzimy się już w następnych odcinkach z Rise of the Tomb Raider. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Pa, pa!